Plotki transferowe w Ekstraklasie, a więc zawodnicy, którzy mogą zmienić klub w najbliższym oknie transferowym. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Wiem, że za kilka dni mecz Polski z Portugalią, natomiast warto pogadać sobie trochę o Ekstraklasie, a konkretnie o zawodnikach, którzy wkrótce mogą zmienić kluby, którzy na bazie swoich niezłych występów wkrótce mogą opuścić naszą ligę. Mówi się sporo w kontekście transferów latem, a więc kilka tygodni temu, natomiast z różnych przyczyn te transfery nie doszły do skutku, no i wydaje mi się, że można wrócić z tym tematem i pogadać sobie o zawodnikach, którzy naprawdę grają nieźle, a którzy wkrótce mogą zmienić kluby. Natomiast zanim wejdziemy w ten klimat transferów, serdeczna prośba o subskrypcję kanału, zachęcam też oczywiście do kciuków w górze pod filmem, a teraz zapraszam na materiał. Pierwszym piłkarzem, który może opuścić Ekstraklasę tej zimy, jest Gustav Berggren, a więc pomocnik Rakowa Częstochowa, który jest związany kontraktem z Medelikami do czerwca 2025 roku, więc tak naprawdę za kilka miesięcy to będzie ostatni dzwonek dla Rakowa, by tego zawodnika spieniężyć. Oczywiście pozostaje jeszcze opcja jedna, więc przedłużenie kontraktu. Natomiast co ciekawe, po tego piłkarza zgłosił się latem klub, to była ekipa z MLS-u New York Red Bulls. Natomiast wówczas, jak podawał portal Meczyki, Marek Papszun zawetował ten transfer, no i wydaje się po tych kilku tygodniach, że to naprawdę była dobra decyzja, ponieważ Berggren urósł jako taki, powiedziałbym, pełnoprawny lider Rakowa. Ma fajne liczby, natomiast przede wszystkim ten mecz z Zagłębiem Lubi, no to jest gdzieś taka jego wizytówka, a więc dwa strzelone gole, także jedna asysta, no generalnie to jest piłkarz, który tutaj ma dźwigać ten Raków. No i właśnie pytanie, czy odejdzie zimą albo nawet latem z klubu spod Jasnej Góry, czy zostanie przedłużona umowa, bo wydaje mi się, że taki Raków, który chce budować Papszun, potrzebuje takiego zawodnika w środku pola jak właśnie Gustav Berggren, natomiast tutaj Medeliki muszą jak najszybciej działać i przedłużyć zimą umowę. Kolejnym piłkarzem, który tutaj błyszczy niesamowicie, czy to na boiska Ekstraklasy, czy przede wszystkim na arenie międzynarodowej, jest Afimiko Pululu, który również, podobnie jak Berggren, ma umowę tylko do czerwca 2025 roku, więc być może na kilka miesięcy przed końcem umowy wyfrunie tutaj z Białegostoku. Trafił latem 2023 roku do zespołu z Jagiellonią Białystok, zdobył z jego mistrzostwo, miał walny udział właśnie w tym mistrzostwie Polski, natomiast pytanie, czy tutaj zdoła go utrzymać zespół mistrza Polski, ponieważ jest to niebywale uzdolniony napastnik, piłkarz, który ma niezłe liczby w tym sezonie, to jest łącznie licząc wszystkie rozgrywki, 6 goli, także 2 asysty w 16 meczach, natomiast ten mecz z Kopenhagą, więc zanotowana bramka i też asysta, no to jest gdzieś taka, powiedziałbym, jego wizytówka, no i też jeżeli zaliczy kilka takich występów, ja zresztą to powiedziałem podczas komentarza tego meczu, no to tutaj nie będzie to możliwe, żeby Jagiellonia go utrzymała, no i prędzej czy później zimą jakiś klub z Europy go wyciągnie. Podobna sytuacja dotyczy Benjamina Kalmana, który momentami bawi się na boiska Ekstraklasy i też notuje kapitalne liczby, ponieważ lider Krakowi jest liderem, jeżeli chodzi o klasyfikację kanadyjską w Ekstraklasie, bo to jest 5 strzelonych bramek, a także 6 asyst etatowego reprezentanta Finlandii. No i zobaczymy wkrótce, czy tutaj pasy będą miały spory problem, ponieważ ten zawodnik ma kontrakt tylko do czerwca 2025 roku. No i właśnie pytanie, czy tutaj na kilka miesięcy przed końcem umowy Krakowia go wypuści. No wydaje mi się, że tutaj musi zrobić wszystko, drużyna pasów, by z nim umowę przedłużyć i by ewentualnie go sprzedać latem za dobre pieniądze, ponieważ to jest ewidentnie człowiek, który ciągnie tę grę pasów. Oczywiście nie on jedyny, natomiast no jest absolutnie kluczową postacią w tym zespole trenera Dawida Kroczka. Teraz zerkamy w kierunku Pogoni Szczecin i też koncentrujemy się na zawodniku ofensywnym, który ma niezłe liczby, który też daje dużo do przodu i o którym też się mówiło sporo w kontekście zagranicznego transferu. To jest oczywiście Vahan Bichakcian, a więc 36-krotny reprezentant Armenii. W tym sezonie to są 2 strzelone gola, także 3 asysty w 12 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Natomiast jeżeli chodzi o tego piłkarza, no to właśnie mówiło się sporo a propos jego przenosin za granicę. Nawet padały takie nazwy dosyć egzotyczne, natomiast jeżeli chodzi o Bichakciana, to jego umowa obowiązuje tylko do końca tego sezonu, no i to jest taki kazus jak Berggrena czy Chalmana, o którym mówiłem wcześniej, a więc to jest zawodnik, który może opuścić zespół ze Szczecina, z uwagi na to, że zwyczajnie kończy mu się kontrakt, natomiast wydaje mi się tutaj Pogoń, jeżeli chce zachować pewną jakość z przodu, no i gdzieś funkcjonować cały czas na takim niezłym tercecie, a więc Bichakcian, Grosicki czy Kulris, no to ważne jest, żeby tutaj zatrzymać reprezentanta Armenii, bądź też sprzedać go za godziwe pieniądze. On przyszedł zimą do Pogoni 2022 roku, wówczas sportowcy zapłacili za niego 900 tysięcy euro, obecna jego wycena to jest mniej więcej 1 200 000, więc też pytanie, czy tutaj ewentualnie trzeba byłoby go sprzedać, spieniężyć i zrobić niezły biznes, mówiąc tak po piłkarsku, natomiast no, z drugiej strony daje dużą jakość, no i też wydaje mi się, że wkomponował się niesamowicie w ten zespół, no i też związany jest niesamowicie z miastem, z kibicami, no i pytanie, jak będzie wyglądała jego przyszłość.
Domyślam się jednak, jak będzie wyglądała przyszłość Leandro Rocha, a więc lidera klasyfikacji strzelców. W tym sezonie to jest 9 goli, no właściwie tutaj ten portugalski wieżowiec strzela jak na zawołanie i w moim przekonaniu, tutaj gdzieś bazując na tym, co widzę na podstawie tych ostatnich lat, oglądając namiętnie Ekstraklasy, no to jest niemożliwe, żeby Radomiak go utrzymał. Wydaje mi się, że to jest jego ostatnia runda w Polsce. Jeżeli dołoży jeszcze z kilka bramek, nie wiem, 5-6 goli i będzie liderem klasyfikacji strzelców w rundzie jesiennej, to jest właściwie, no gdzieś powiedziałbym, pewne i jasne jak słońce, że Radomiak go wypuści, mimo tego, że jego umowa obowiązuje jeszcze do czerwca 2026 roku, więc pewnie nie ma takiej, gdzieś poziom presji wewnętrznej, żeby go spieniężyć, natomiast pewnie sam zawodnik chciałby odejść, jeżeli otrzyma jakieś ciekawe oferty. No generalnie myślę, że tutaj Liga Polska to jest taka fajna przestrzeń, żeby się wypromować, a z drugiej strony Radomiak potrafi promować napastników, bo to jest kazus Mauridesa, czy jeszcze wcześniej Karola Angielskiego. No też pamiętam doskonale, jak tutaj niesamowicie wyglądał Enrique, który został natychmiast sprzedany z zespołu z Radomia, także najprawdopodobniej Leandro Rocha będzie takim kolejnym zawodnikiem, tutaj powiedziałbym gdzieś stworzonym przez Radomiaka, który się momentami bawił na polskich boiskach, no i który właśnie wyfrunie z polskiej ligi za naprawdę niezłe pieniądze. Warto też powiedzieć o Patryku Dziczku, który był latem łączony przez chwilę z Lechem Poznań. Mówiło się też sporo a propos przenosień z Zabrze do Poznania Damiana Rasaka. Natomiast jeżeli chodzi o Dziczka, to jest absolutnie ciekawa postać. Kończy mu się kontrakt w Piaście wraz z końcem tego sezonu. No i kto wie, być może też opuścił tutaj zespół z Gliwic. No i cały czas trener Wukowicz będzie miał mniej tych narzędzi, ponieważ latem został ograbiony z Ameju, a także z Mosura. Więc pytanie właśnie, czy Dziczek, a więc wychowanek Piasta, człowiek, który miał przygodę za granicą, no i który właśnie wrócił do zespołu z Gliwic, czy też nie opuści naszej ligi. W tym sezonie gra właściwie wszystko, od deski do deski. No ten jego bilans strzelecki jest właściwie skromny, bo jeszcze ma 0 trafień na koncie. Natomiast jeżeli chodzi o poprzedni sezon, to naprawdę mógł tutaj imponować, bo to było łącznie 8 trafień, z czego 7 rzutów karnych, natomiast to piekielnie skuteczny był z tych 11, więc wydaje mi się, że to jest też taki ciekawy piłka, żeby odszedł do mocniejszego zespołu. No i mam gdzieś w głowie na przykład Legię, Raków bądź Lecha Poznań. Pytanie, czy właśnie ewentualne przenosienie do Poznania byłoby jeszcze realne, czy wchodziłby w grę, czy ewentualnie tutaj to byłoby niemożliwe w świetle tego, że Kolejosz no trochę się jednak wzmocnił na tej pozycji środkowego pomocnika. Natomiast tak czy siak Dziczek to jest ciekawy piłkarz, no i jeżeli Piast z nim umowy nie przedłuży, to najprawdopodobniej odejdzie albo zimą, albo dopiero latem za darmo. Natomiast ja bym tutaj gdzieś widział taki kierunek właśnie jako jeden z mocniejszych klubów w Polsce walczących o europejskie puchary, ponieważ taki zawodnik w środku pola jak Patryk Dziczek byłby w tym zespole piekielnie potrzebny. Na koniec też można powiedzieć o Mateuszu Skrzypczaku, który przetransferował się z latem 2022 roku z Lecha Poznań do Jagiellonii. Właściwie wówczas chyba mało kto stawiał, że to będzie piłkarz, który będzie tutaj gdzieś dotykał reprezentacji Polski, który w ogóle zrobi z Jagiellonią mistrza. Natomiast no proszę, jak to się wszystko pozmieniało. Natomiast generalnie Skrzypczak to jest piłkarz, który niesamowicie urósł, rozwinął się i dojrzał piłkarsko. No i też myślę, że nieprzypadkowo to powołanie do reprezentacji Polski. Oczywiście pechowy uraz, który odebrał mu ten prawdopodobny debiut z orzełkiem na pierś, natomiast kto wie, być może na kanwie dobrych meczów i takiej regularnej gry, czy to w Europie, czy w Ekstraklasie, zostanie powołany ponownie w tych meczach listopadowych. Natomiast fakty są takie, że Skrzypczak ma kontrakt tylko do końca tego sezonu. No i właśnie w świetle tego, czy Jagiellonia nie chciałaby go na przykład spieniężyć zimą, albo na przykład przedłużyć teraz w tym oknie zimowym i na przykład sprzedać latem, bo wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, który może zrobić kolejny krok i tutaj mam na myśli przygodę zagraniczną, który mógłby się sprawdzić właśnie w jakimś zagranicznym klubie, w mocnej lidze, w jakimś średniaku, ponieważ wydaje mi się, że to jest ciekawy obrońca z fajnym wyprowadzeniem piłki, jednocześnie dobrze gra w defensywie. Natomiast też pytanie, jak będzie wyglądał, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, czy cały czas na radarze będzie go miał Michał Probierz, ponieważ doskonale wiemy, jakie my mamy problemy właśnie w tym bloku obronnym. No i kto wie, być może taki nieoczywisty kandydat z Ekstraklasy jak Mateusz Skrzypczak byłby lekarstwem na te kłopoty. Natomiast żeby sobie pewne rzeczy podsumować, to jest ta lista zawodników, którzy są łączeni albo byli łączeni z zagranicznymi klubami, którzy mogą zmienić klub w najbliższej przyszłości. A więc po kolei, jak w tej chwili widzicie, to jest Gustav Berggren, który był wcześniej łączony z klubem z MLS-u New York Red Bulls, natomiast teraz jest w Rakowie i ma jeszcze roczny kontrakt. To też jest Afimiko Pululu, a więc piłkarz Jagiellonii Białystok, który ma kontrakt tylko do końca tego sezonu. Benjamin Kalman, a więc podobny case. Napastnik Krakowi jest związany z pasami tylko do czerwca 2025 roku. To jest też Wahan Biczakcian, Leandro Rocha, Patryk Dziczek czy Mateusz Skrzypczak, o którym powiedziałem przed chwilą. Oczywiście jest jeszcze z wielu zawodników, o których można by tutaj mówić, którym umowy kończą się niedługo, którzy generalnie błyszczą na boiska Ekstraklasy i którzy też tutaj no, mogą zostać bohaterami zimowych transferów, jak chociażby Mikael Liszak, Maksym Chłań, nie wiem, Władysław Koczerchin. No jest mnóstwo tutaj zawodników, których można sobie tutaj wymienić i dyskutować nad ich potencjalnymi transferami i możliwą przyszłością. Ja Was zachęcam do tego, żebyście podali swoje przykłady, więc kto Waszym zdaniem może wkrótce naszą ligę opuścić, kto wygląda całkiem nieźle i kto pracuje na zagraniczny transfer, kto Waszym zdaniem jest takim pierwszym kandydatem, jeżeli sobie pomyślicie o zawodniku, który opuści polską ligę i kto to właśnie może być, jeżeli chodzi o naszą kochaną Ekstraklasę. Kanał 365
5 o piłce. Oczywiście bardzo dziękuję, że oglądaliście ten materiał do końca. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kciuków w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.